I jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mamy Wielkanoc, piękny dzień, jeśli chodzi o Szczecin. Taki lekki wieczorek, ale dzień już wielkanocny, wolny i słoneczny, jak na Szczecin. No, jeszcze chwila temu byłoby już po prostu ciemno, ale ponieważ już pogoda się zmieniła, więc jeszcze jest widno ładnie. I bardzo ładnie. I w związku z tym wracamy sobie ze spotkania rodzinnego i powspominamy, jak to drzewiej, czyli dawniej bywało, jeśli chodzi o nasze zwyczaje rodzinne i Wielkanoc. Więc warto powiedzieć, dlaczego właśnie my wracamy z tego spotkania rodzinnego, bo w naszej rodzinie panował taki troszeczkę inny zwyczaj niż wreszcie rodzin w naszym kraju, bo myśmy te śniadanie tak naprawdę mieli jako obiad, o kolację dzień wcześniej. Czyli w sobotę. A dlaczego tak było? Dlatego. I dalej jest w sumie. Wróciło? Były śniadania przez jakiś czas? Nie, były obiady przez jakiś czas. Aha. Wróciło, dlatego że my pracowaliśmy jako cała rodzina, jako fotografowie i dla nas okres Wielkanocy to już od samego rana był pracowity i nie było nas po prostu. A znaczy, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Na drugi dzień zazwyczaj odbywały się chrzciny. W związku z tym, tak, nawet o 9 rano potrafiły być pierwszy dzień świąt, czyli w niedzielę potrafiły być chrzty. Więc jako rodzina fotografów, która uprawiała fotografię reportażową, czyli bardzo często związaną z różnymi wydarzeniami, a te wydarzenia bardzo często były wydarzeniami związanymi z różnymi uroczystościami innych, kościelnymi. Tak, i innych rodzin, a my musieliśmy je uwiecznić. Tak, w związku z tym nie było czasu na to, żeby śniadanie w domu wielkanocne, tylko był czas na pracę. Więc trzeba było to zrobić wcześniej. Tak, nie pamiętam, który to był rok, ale wcześniej jeszcze przynajmniej to nie była twoja pamięć, bo ciebie jeszcze nie było, nawet w planach. A my jeszcze jako dzieci i babcia Stefcia i jeszcze zanim zaczęliśmy pracować jako fotografowie, ojciec mój od początku tym się zajmował, odkąd ja posięgnę pamięcią, ale mieliśmy tak jak większość Polaków śniadanie o 10 rano w niedzielę. No i ciocia Tereska, która miała dwójkę dzieci i mieszkała wtedy na Niebuszewie, a babcia Stefcia, to znaczy my i babcia Stefcia na Pogodnie. Czyli moja prababcia. Twoja prababcia. I babcia była taką osobą bardzo tradycyjną, taką bardzo trzymającą władzę, trudno powiedzieć, ale bardzo przystosowana, to co było ustalone, to musiało być i to punktualnie. I w związku z tym niedziela rano, gdzie ciocia pracująca przez cały tydzień i opiekująca się dwójką dzieci, mająca dom i tak dalej, miałaby ochotę pospać, odpocząć, mieć ten troszeczkę luzu przez te dwa dni, to biegiem na godzinę 10 do swojej mamy, czyli do mojej babci, z dwójką dzieci, które trzeba było szybko wyszykować. I to były takie czasy, że po pierwsze z taksówkami było trudno, po drugie taksówki były drogie dla osób pracujących na etacie. No, tramwaje, autobusy w takie świąteczne dni chodziły rzadziej, więc dla cioci to była gehenna. I jak zaczął się właśnie, mówię, nie wiem, którym to roku było, ale to były lata 60., był sobór. I na tym soborze zostało ogłoszone, że post zostaje zniesiony w momencie, kiedy zostanie
poświęcone jadło. Czyli w sobotę poświęcące już można było jeść mięso. A były to czasy, w których jeszcze nawet Wini mógł się przejmować takimi rzeczami. Nie, Winiego jeszcze nie było. A, dobra. Lata 60. Okej, okay, zapomniałem, że od tego zaczęłaś. No to wtedy Wini się niczym nie przejmował. No. Nie wiadomo, gdzie tam na chmurce były. Ciężko to rozeznać. Ciocia Tereska odetchnęła z ulgą. Mówię, jak... o, nareszcie. Dziadek Władek, czyli mój ojciec, też się bardzo ucieszył, bo nareszcie mógł zjeść śniadanie z rodziną. Znaczy nie śniadanie, tylko kolacja. Niesamowite, żeby ci ludzie mogli decydować o takich rzeczach. Ale świętować z rodziną. No i od tamtego czasu, jak tylko te wiadomości z soboru dotarły do nas, to u nas zawsze była sobota i w sobotę była kolacja o 18. Dlaczego o 18? To też jest bardzo duża i ciekawa historia. Ponieważ, wiesz? Tak, bo 18 to jest 3 razy 6, czyli znak szatana. Nie, dlatego. Wręcz przeciwnie. Bo babcia Stefcia jeszcze na zesłaniu na Syberii, kiedy moja mama, czyli Wanda, bardzo ciężko zachorowała, babcia Stefcia, a tam był jeszcze wtedy głód, więc pozbycie się jedzenia wydawało się wielką taką... Wyrzeczeniem wielkim. Prawdziwym. I wielkim darem dla Pana Boga, że się wyrzeka tego. Więc babcia ślubowała Bogu i nie wiem, sobie czy komukolwiek, że jeżeli Wanda wyzdrowieje, to ona nie będzie jadła cały piątek, bo piątek jest dniem męki pańskiej, ale to nie tylko piątek, Wielki Piątek, tylko wszystkie piątki przez cały rok. I dopiero i sobotę do godziny 18. I o godzinie 18 będzie dopiero jadła. De facto robiła bardzo zdrową rzecz, która się nazywa po prostu jednodniowym postem w tygodniu i jest dzisiaj przez całą masę lekarzy i doradców, dietetyków bardzo zalecana. I wytrwała to przez całe życie do samego końca. Natomiast istotne jest właśnie to, co ty mówisz, jakie znaczenie miało to w perspektywie tego, że oni faktycznie wiedzieli, co to jest głód. Babcia też mi kiedyś powiedziała taki tekst, który bardzo mocno zapadł mi w pamięci, jak nie ma mowy o głodzie, nie ma mowy o biedzie. A wszystko inne jest tylko porównywaniem się do innych. No, zapamiętałem tak, to dobrze, tak, oczywiście. Bo jednak głód to jest coś, co na szczęście myśmy tego nigdy nie zaznali i tak, ale warto pamiętać, warto że takie pamiętać. Rzeczy jednak... Na świecie do tej pory gdzieśkolwiek tak. Jeszcze istnieją. Patrz, jaki piękny ten murale. Znaczy, śliczny. To nie są murale, to jest akurat graffiti. No legalne. Graffiti, ale jako murale, no bo to jest kwestia no, forma... No mural to chyba akurat jest troszeczkę inny ten... A mnie się wydaje, że to jest inna tylko... definicja tego. A mnie się wydaje, że jakaś sztuka na murze, a nieważne jaką techniką zrobione, to jest mural. Nie, musiałbyś pogadać się z moim kolegą Szyszką X-Menem i on by ci wyjaśnił całą czym masę różnych niuansów. I każdy ma dzień ładny, piękny. I też mi tłumaczył parę rzeczy, które myślałem, że wiem, okazało się, że nie wiem. No tak. Wracając do świąt. A to też było dobre nawiązanie, bo przecież malowanie, czyli malowanie po jajkach. Malowanie pisanek. Tak. Myśmy coś kiedyś malowali za młodu, czy nie. Coś mi się wydaje, że coś malowaliśmy. Domalowaliśmy, tak. Jak ty byłeś dzieckiem, to był taki rytuał w piątek, już się do szkoły nie chodziło, czy w ogóle jak byłeś jeszcze młodszy, to wyciągaliśmy różne farbki i na swój sposób coś tam każdy na tym jajku malował i ja nie mam... I robiliśmy na nich murale. Jajcar.
Myśmy dzisiaj z mamą sobie zapalili trochę ten marihuany i... To nie ten program. To jest bardzo szacowny program o czytaniu. Dobrze. A dlatego sobie dzisiaj rozmawiamy, ponieważ próbowałam znaleźć jakąś książkę, nawet w Empiku pytałam pani, żeby można było poczytać o różnych zwyczajach, na przykład jakaś książka, gdzie jakie są zwyczaje wielkanocne w różnych krajach. No i nic takiego nie znalazłam. Może coś jest, ale ja nie znalazłam. Pani w Empiku nie była w stanie mi nic takiego polecić. Więc doszliśmy do wniosku, że zamiast czytać, to pogadamy. No i pogadaliśmy. Jeszcze z czym ci się kojarzą święta? A może z jakimś wyjątkowym, nie wiem, wydarzeniem w rodzinie, coś, czy nawet historycznym? Na szczęście nie, ale powiem, jakie zwyczaje. Na przykład my mieliśmy jako dzieci, a w tej chwili przyszedł z zachodu taki zwyczaj, że gdzieś tam w ogrodzie chowa się pisanki, dzieci chodzą, szukają zajączków, pisanek, dzieci dostają prezenty na Wielkanoc. My nic takiego nie mieliśmy, za to każde dziecko brało koszyczek jakiś czy miseczkę i z domu wyciągało, ile się jakiś jajek, pisanek dało zebrać. I robiliśmy zawody takie, że ustawialiśmy sobie taką deskę na dwóch cegłach i spuszczaliśmy te nasze pisanki po tej deseczce. I jeżeli kto, i to była ileś osób tam z naszej ulicy, wtedy nie było tak, że się dzieci zamykały w domu, tylko biegały po ulicy i się znały wszystkie ze sobą. I dużo czasu spędzały na świeżym powietrzu. W związku z tym puszczaliśmy po tej deseczce jajka i które, czyje jajko uderzyło w jakieś inne, to zabierał to. No i było, kto najwięcej jajek do domu przyniósł, chociaż zabrał mniej. Tak. A to ja pamiętam, że było takie coś jak również bicie się na jajka. I... A to do tej pory, ale to nie było, przynajmniej w naszym przypadku, nie było to takie ogólno dostępne ze znajomymi. To w Wiesz, domu. Ja z ojcem to chyba. No właśnie. I my do tej pory to jedna robimy. Osoba trzymała jajko, a druga uderzała. Albo i patrzyło się, tak. Kto, które się rozbije, a które... Które się rozbiło, to ten musiał obierać. Chyba tak. Tak. No. No to ja do tej pory tak sobie... Tak? Tak. Walczycie z ojcem? Tak. Jak jesteśmy przy śniadaniu, to właśnie w ten sposób nie obieramy jajek. Jajka są w skorupkach. Puk, puk. No i to ty obierasz. Okej. Okay. Ale... To jest takie wewnątrz rodziny, przy posiłku, a nie jest to zabawa z całą grupą kolegów, koleżanek. Okej. To w naszym przypadku takie były zwyczaje. A teraz właśnie szukanie pisanek i tak dalej, no to już zupełnie inaczej. Ja na przykład teraz bardzo lubię robić najbliższym koszyczki różnego rodzaju. O, ty też zawsze w pracy robiłaś koszyczki. No wcześniej, jak było mniej osób, to robiłam koszyczki, a potem już zawsze jakieś zajączki. Robiliśmy takie spotkanie firmowe. Wrócimy do tego. Bardzo Wrócimy dobrze. Do tego i to tak troszeczkę chyba integruje i to jest takie sympatyczne. Jeszcze z czymś ci się kojarzą święta? Wielkanocny dingus śmingus. O właśnie. Ale tego jakoś ja bym coraz nie bardziej, powiedział, że... Coraz bardziej zanika. Coraz mniej tego jest, jeśli chodzi o oblewanie. Tak bardziej delikatnie to było, że ktoś tam jakąś wodą kolońską albo rano tak chlop chlop troszeczkę, ale takich jak się widzi na filmach, żeby ktoś z wiadrem wody za dziewczynami leciał, no to się nie zdarza.
Mnie się kiedyś zdarzyło. Nie, no chyba się na dworze jeszcze gdzieś tam czasami zdarza. Tak, ale w naszym... Mnie się raz kiedyś zdarzyło, jak pojechałam sobie na rower właśnie w drugi dzień świąt. Było luźno i pojechałam rowerem, nawet ładna pogoda i patrzyłam, że jak z takimi wiaderkami, konewkami latają, no to biegiem, to znaczy biegiem, pedałując mocno gdzieś bokiem, żeby nie zostać oblanym, a ci młodzi ludzie nie patrzyli kto co, tylko byle kogoś chlusnąć na kogoś wodą. Nie wiem, czy tego teraz jest. Myślę, że jeśli chodzi o miasta, to myślę, że nie. Jeśli chodzi o małe miejscowości, wioski, być może tak. Mhm. Teraz już nie można nikogo oblać wodą, nawet porządnie. Bo? Nie wiem, żartuję, że to taka poprawność polityczna, że niektóre rzeczy, które czasami... chociaż jak było zimno, być oblanym całym wiedzą wody, to wiadomo, że nic przyjemnego. Oczywiście, ale słuchaj, klimat się zmienił w pewnym sensie i na pewno lato jest dużo cieplejsze, ale ja ze swojego dzieciństwa pamiętam, że na Wielkanoc ubierało się pod kolanówki. Do Wielkanocy trzeba było chodzić w rajstopach, w pończochach, w każdym razie nogi zakryte, spodnie, a w momencie, kiedy przychodziła ta sobota, szło się do kościoła z koszyczkiem, żeby poświęcić jajka i wszystkie jakieś potrawy, to w tym momencie pierwszy raz w danym roku ubierałam pod kolanówki. To już było tak za moich młodzieńczych, dziecinnych lat, to była podstawa. A potem to już w zależności od pogody. Zobacz, w tej chwili mamy, no nie powiem, że połowę kwietnia, ale już głęboki kwiecień, a jeszcze wczoraj minus w nocy było. No tak, ale może... No i gdzie to pod kolanówki? No tak, na t-shirt też jest za chłodno, jeśli chodzi o zewnątrz, natomiast to w samochodzie, no wiadomo, w samochodzie w t-shircie to można im się mieścić. Coś jeszcze mamy do dodania? Myślę, że co mieliśmy powspominać, to powspominaliśmy. Życzymy wszystkim wesołych świąt, takiego spokojnego dingusa, ale może troszeczkę więcej tradycji. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia i odpoczynku. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, spędzenia wśród osób, które kochacie. I jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia o tym, jak u Was wyglądają święta, to super będzie, jeżeli napiszecie w komentarzach. Mama na pewno bardzo chętnie przeczyta, a jak będzie coś sympatycznego i miłego, to pewnie się ze mną podzieli. Na pewno. Dziękujemy. Dziękujemy. Wesołych świąt. Do widzenia.